polskie. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Zbigniew Bolan, jestem etnografem, kuratorem Muzeum Nikifora w Krynicy, autorem tej wystawy. Witam Państwa bardzo serdecznie na wernisażu wystawy Sztuka Art Brie ze zbiorów Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Chcę Państwu bardzo serdecznie podziękować, że ten jesienny, dość późny wieczór przy takiej średnio sprzyjającej pogodzie, zachęcającej średnio do wyjścia z domu, że zdecydowaliście się odwiedzić nasze muzeum, aby wziąć udział tutaj razem z nami w wernisażu tej niezwykle interesującej na pewno wystawy malarstwa. Chcę bardzo serdecznie na wstępie powitać gości naszego wernisażu, przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i Rady Powiatu w Nowym Sączu. Witam pana profesora Stanisława Węglarza, przewodniczącego Komisji Kultury w Radzie Powiatu. Witam serdecznie pana Adama Mazura, przewodniczącego Komisji Promocji i Współpracy Przygranicznej w Powiecie Nowosądeckim. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam i dziękuję wszystkim Państwu, którzy tu jesteście dzisiaj z nami, zarówno mieszkańcom uzdrowiska, jak i gościom, którzy spędzają tutaj są na odpoczynku w Krynicy. Proszę Państwa, na pewno wystawa, którą dzisiaj mamy tutaj okazję i przyjemność otworzyć, jest wystawą szczególną. Sztuka Art Brie to jest taki termin z języka francuskiego. Oznacza on sztukę surową, a więc sztukę intuicyjną, tworzoną przez ludzi, którzy nie posiadają wykształcenia plastycznego, zawodowego, jakiegoś artystycznego przygotowania, ale malowaną z potrzeby serca. Są to malarze, którzy wiodą się w swojej twórczości intuicją malarską. Malują taki własny, bardzo, swoim własnym, bardzo wyrazistym stylu. I obrazy, które dzisiaj tutaj oglądamy, to jest naprawdę znakomity wybór prac najlepszych przedstawicieli tego gatunku z całej Polski. Trzeba by w kilku słowach przypomnieć o naszych takich dobrych kontaktach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z Muzeum Radomskim, datujących się od mniej więcej 20 lat. Robiliśmy kilka ciekawych projektów wspólnie, między innymi taką wielką wystawę Talent, Pasja, Intuicja, prezentującą tego rodzaju twórczość. Natomiast Muzeum Radomskie, które od kilkudziesięciu lat swoją kolekcję buduje, posiada w tej chwili jedną z najwspanialszych w Polsce tego rodzaju kolekcji, gdzie posiadają oni obrazy naprawdę artystów takich szczególnie znanych i cenionych, jak na przykład Teofil Ociepka. Jego obraz tutaj w szczególny sposób jest wyeksponowany. I jest to, proszę Państwa, w naszym regionie jedna, chyba pierwsza od wielu lat okazja, aby zobaczyć obraz słynnego Teofila Ociepki, dlatego że Ociepka, będąc postacią podobną trochę do Nikifora i niemalże równie wielką sławą cieszący się w Polsce, malował tych obrazów w sumie niewiele, dlatego niewiele tych obrazów w zbiorach muzealnych jest, bardzo trudno jest te obrazy gdzieś wypożyczyć. Nam się to udało i przez najbliższe miesiące obraz ten będzie można tutaj w Muzeum Nikifora oglądać. Co chcę również Państwu zwrócić uwagę, wychodząc z muzeum, abyście zwrócili na takie bardzo taki akcent na ekspozycji stałej, bardzo również z tą wystawą związany. Otóż Teofil Ociepka w latach 60. złożył wizytę Nikiforowi. Ociepka był nieco inną osobowością niż Nikifor. Posiadał normalną rodzinę, wiódł jakby normalne życie. Pracował jako górnik w kopalni ciężko przez wiele lat. Natomiast będąc już sam takim uznanym malarzem z tego kręgu, oczywiście sztuki takiej naiwnej, słyszał o innym wielkim malarzu Nikiforze. Kiedy przebywał w Krynicy na wypoczynku w 60-tych latach z małżonką,
przyszedł do Nikifora, złożył wizytę Nikiforowi, chciał Nikifora poznać, porozmawiać, zobaczyć obrazy. I pan Marian Głosiński zrobił historyczne zdjęcia z tego spotkania dwóch największych, takich trochę podobnych artystów, Teofila Kuczynki z Nikiforem. Te zdjęcia właśnie prezentowane są tutaj na w tym korytarzyku. Właśnie jest pokazany moment spotkania ociepki z Nikiforem. Bardzo proszę, abyście Państwo wychodząc zwrócili sobie uwagę na te, niezwykłe dokumentalne zdjęcia. Jest czymś bardzo, bardzo takim znaczącym, że Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, które posiada znakomitą kolekcję sztuki profesjonalnej, zdecydowało się właśnie na, również na kolekcjonowanie tego rodzaju malarstwa na równych prawach. Ta kolekcja została, liczy blisko 600 prac w tej chwili i taka znakomita próbka prezentowana jest teraz tutaj właśnie w naszym muzeum. Oprócz ociepki inni, niewiele mniej znani artyści, to cała grupa malarzy ze Śląska, takich właśnie jak Paweł Rubel. Te pejzaże śląskie są jego, to bardzo charakterystyczne i w kolorystyce, i w tym drobiazgowym przedstawieniu życia śląskiego te prace. Prace Ludwika Cholesza, te kolorowe tutaj takie z daleka jak mozaiki wyglądające obrazy. W rzeczywistości, kiedy się w nie wpatrzymy, widzimy, że są to jakieś prehistoryczne zwierzęta, stworzenia niezwykłe. Zafascynowany prehistorią również górnik, bardzo charakterystyczne obrazy. Mamy tutaj obrazy Erwina Sówki. Kolejny górnik, artysta. Tutaj warto taką również wprowadzić informację, że to malarstwo nieprofesjonalne, malarstwo na Śląsku uprawiane przez górników było takim bardzo chętnie oddawali się po pracy, po ciężkiej pracy w kopalni, górnicy, w klubach twórczych różnych tej twórczości, która była jakby odreagowaniem tego czasu spędzonego w ciemności kopalni. Najczęściej właśnie ta taka jaskrawa, żywa kolorystyka jakby będąca przeciwstawieniem tego dnia spędzonego pod ziemią. Ale obrazy pochodzą z całej Polski. Są tu obrazy z Poznania Jarosława Mikasiewicza, takie niezwykłe prace przedstawiające scenki, takie jakie spotykamy na obrazach flamandzkich mistrzów. Są obrazy słynnej Katarzyny Gawłowej z Zielonej koło Krakowa, w takim bardzo prostym stylu malowane przez wiejską gospodynię, która całe życie ciężko pracowała na gospodarstwie. Gdzieś w ostatnich latach życia, kiedy miała więcej czasu, oddawała się tej wrodzonej pasji malowania, tworząc takie widzimy, że z uczuciem, z wielkim sercem obrazki przedstawiające scenki osadzone gdzieś w najbliższym jej świecie życia wiejskiego. Dzisiaj Gawłowa jest, której obrazy gdzieś tam w stodole, bo ona te obrazy w stodole malowała, w stodole trzymała. Dopiero w 70-tych latach zwrócili na nią uwagę ludzie interesetnografowie, zrobili jej wystawę, muzea zaczęły te obrazy kolekcjonować. Gawłowa oczywiście dawno zmarła, ale pamięć po niej pozostała w wielu muzeach w Polsce. Jej obrazy uznawane za bardzo cenne dzisiaj się znajdują. To za mało czasu jest, żeby tutaj dużo więcej o niezwykłości tej twórczości opowiadać. W każdym razie ważne, żebyście Państwo wiedzieli, że wszyscy ci, co łączy takiego wspólna cecha tych artystów z kręgu tej sztuki Art Brie, jest to, że chociaż nie mają oni jakiegoś profesjonalnego przygotowania do uprawiania twórczości, to jednak posiadają niezwykłą pasję, niezwykłą wiarę w swoją twórczość, dlatego ta twórczość jest tak bardzo autentyczna.
I podobnie jak u patrona naszego muzeum, który niczym innym w życiu nie zajmował się, tylko malował obrazy, jest to coś, co w życiu tych ludzi jest chyba sprawą największą wartością. Chciałem Państwu zwrócić jeszcze uwagę na obrazy Jerzego Kutkowskiego z Radomia, którego taki majstersztyk, ta wieża Babel tutaj, możemy tutaj podziwiać. No, możemy się domyślić, że człowiek ten jest techniką zafascynowany. Podobnie jak o Nikiforze, znawcy mówili, że nazywali go poetą architektury. Nikifor także wieżę Babel namalował, więc ten odwieczny temat obecny jest w twórczości, niezależnie zupełnie w twórczości wielu artystów. Sądzę, że Nikifor, gdyby tu był dzisiaj między nami, z pewnością pierwsze skierowałby swoją uwagę na ten właśnie niezwykły, jakiś technologiczny, techniczny majstersztyk, jaką jest ta wieża Babel. Następny obraz Kutkowskiego, Arka Noego, również temat bardzo i mitologiczny, nieraz w tej twórczości w indywidualny zupełnie sposób wyrażany. Proszę Państwa, na wystawie są prace 35 artystów. Każdy z tych ludzi to jest jakiś niezwykle barwny życiorys. Moglibyśmy jeszcze długo, długo o tym rozmawiać. W folderkach są podstawowe informacje, także bardzo proszę, abyście Państwo folderki sobie wzięli, kto zechce. Są to życiorysy bardzo nieartystyczne nieraz, a jednak bardzo twórcze. Ja tu jeszcze wspomnę tylko o niezwykłym malarzu Władysław Walęga z Krakowa. Człowiek, który w tej chwili dobrze po 70, człowiek nie wybiera swojego miejsca urodzenia i dorastania. W takim troszkę półświatku się wychowywał. Parę ładnych lat spędził niestety za kratkami, ponieważ koledzy i jego otoczenie wykorzystywało jego zdolności plastyczne, aby próbować podrabiać banknoty. To skończyło się tym, że zamiast do galerii trafił gdzie indziej, ale jego talent zupełnie na tym nie stracił. Wałęga, te niezwykłe takie fantastyczne prace, mające wielkie uznanie wśród znawców, maluje. Między innymi prace jego reprezentowały Polskę na takiej wielkiej wystawie tej twórczości w Bratysławie. To jest taka Słowackiej Galerii Narodowej. Największy światowy przewód tej twórczości tam się odbywa. I tam właśnie te prace były pokazywane. I jak już o tym mówimy, to patrzę, żeby nie zanudzić Państwa zbyt długą mową, bo tutaj pani za chwilę nam uprzyjemni nasze spotkanie muzyką. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że tutaj wiszą dwa takie trochę niepozornie wyglądające te pierwsze obrazki z brzegu. To są obrazki Justyny Matysiak, która w 2007 roku dostała Grand Prix na tej wystawie Instytutu w Bratysławie. To jest, jak powiedziałem, światowa wystawa artystów z całego świata. I właśnie po raz jedyny polska malarka na tej wystawie została wyróżniona tą główną nagrodą. Witamy serdecznie panów, którzy do nas dotarli. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem w Radomiu niespodziewanie, będąc tam miesiąc temu, przekonałem się, niespodziewanie posiada kilka znakomitych, niemało, około 10 znakomitych obrazów Nikifora. Z wielkim zdziwieniem te obrazy Nikifora w tamtej kolekcji tamtejszego muzeum odnalazłem. Co się okazuje? Okazuje się, że obrazy te trafiły do kolekcji tamtejszego muzeum jako dar Andrzeja Wajdy, słynnego reżysera Andrzeja Wajdy. Wajda z Radomia pochodził, może nie tam się urodził, ale najmłodsze dzieciństwo aż do 20 roku życia mniej więcej spędził w Radomiu. Tam właśnie w tym budynku, gdzie teraz mieści się muzeum, to jest stary klasztor, tam tworzył swoje pierwsze, w latach 50. swoje pierwsze artystyczne instalacje były prezentowane. Ma wielki sentyment do tego miasta, chętnie tam wraca, jest z muzeum zaprzyjaźniony i ofiarował
część swojej bogatej kolekcji różnych dzieł sztuki, które posiada, właśnie obrazy Nikifora ofiarował temu muzeum w Radomiu. Gościmy panią Aleksandrę Krokosz, studentkę Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, a wcześniej absolwentkę tutejszej Szkoły Muzycznej w Krynicy, która no, uprzyjemni nam jeszcze spotkanie kilkoma taktami muzyki i śpiewem. A później zaprosimy państwa serdecznie do, no, na skromny poczęstunek. Tam stół mamy w końcu zastawiony. Bardzo proszę. Thank you.